Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z The Crew, więc teraz farmerzy, którzy szukają części różnych rzeczy i zysków w The Crew 2, jest to najlepszy moment, żeby grać, dlatego że The Crew 2 obchodzi swoje drugie chyba urodziny, bo teraz w grze mamy tak, już wam pokazuję, żeby nie być gołosłownym, wchodzimy sobie w wiadomości i tak, tutaj mamy tydzień urodzinowy w The Crew 2. Tydzień urodzinowy zaczął się chyba w środę, bodajże, że coś takiego. No i tutaj jak sobie zobaczycie, mamy sobie zwiastun, można sobie kupić pakiet samochodów w kolorze żółtym. W sumie nie wiem, czym one się różnią, czy one w ogóle były wcześniej. No i kupiłem sobie, nie były zbyt drogie, około chyba miliona czy coś takiego. Więc tak, skrzynie z nagrodami live. Miłośnicy swobodnej jazdy z pewnością ucieszą się z powodu podwójne łupy, podwójna jakość i podwójna częstotliwość występowania skrzyń. To jest, jak w poprzednim odcinku wam mówiłem, że to jest najlepszy sposób do znajdowania części i farmienia tych części, to teraz mamy podwójną ilość tych, może inaczej, podwójna częstotliwość, podwójna ilość też? Podwójna jakość, tak. I podwójne łupy, czyli podwójna ilość. Czyli ogólnie wszystkiego mamy podwójnie. Zaraz sobie do tego wrócimy. W bitwie PvP mamy teraz podwójną liczbę fanów, czyli jak wcześniej zdobywałaś podczas wygranego wyścigu powiedzmy 3000 fanów, teraz dostajesz 6000, plus jeszcze możesz sobie zrobić mnożnik i można do 6 skrzyń z częściami zdobyć, nie? Jak w tych nagrodach PvP. Także PvP bardzo opłaca się teraz śmigać, nie? I teraz mamy świąteczny charakter Birthday Bridge, czyli nowy submit. No i mamy nowy motocykl, zaraz go sobie zobaczymy. Agusta F4. Tanie to jest, można sobie kupić na spokojnie, nie? Dobra, wracamy do gry. I tutaj jest ta Agusta, już sobie ją kupiłem. Agusta? Jak Mangusta trochę tak brzmi. W każdym razie jest sobie tutaj, mam, nie pokazuje mi się już teraz cena, jak to sobie kupiłem. Tutaj mamy, o, ten pakiet też już kupiłem. W sumie nie wiem, w czym on jest taki wyjątkowy, ten pakiet, czy tam są jakieś unikalne samochody, czy nie są. No i dobra. I teraz, tak jak mówiłem wam w odcinku tym takim poradnikowym, jak farmić części, jak szybko levelować i tak dalej, to wiecie pewnie już, że warto mieć odpowiednie części wyposażone, jeśli robimy konkretne działania. Ja na przykład sobie zrobiłem specjalny samolot do poszukiwania części, nie? Czyli na przykład chcę mieć dużo części, nie chcę jeździć wyścigów, tylko chcę same części mieć pod konkretne rzeczy, to wziąłem sobie samolot, bo samolot jest lepszy od na przykład samochodu czy motorówki, no bo możemy nim po prostu wszędzie wlecieć, nie? W zależności od tego, gdzie chcemy szukać części, nie? Zauważyłem jedną rzecz, że na przykład, tak jak wam pokazywałem w poprzednim odcinku, jeśli sobie zbierzemy w tych takich moich miejscach, gdzie ja sobie zbieram części, czyli te nagrody live, no to one później w naszej sesji się już nie pojawią najprawdopodobniej. Bardzo rzadko zdarza się tak, że się pojawiają, tak? O, tutaj na przykład jest. Najczęściej teraz, jak jest, wiecie, ten taki bonus, no to pojawiają się części fioletowe, czy te nagrody fioletowe i złote. Bardzo rzadko pojawiają się zielone, więc naprawdę warto sobie teraz grać. I zobaczcie, przylatuję sobie do tego miejsca, pokazywałem wam to miejsce ostatnio. Teraz zbieram sobie nagrody do samochodów Street Race, bo potrzebuję sobie zrobić afiksy do Nitra, nie? Do samochodów Street. No i na przykład mam tutaj sobie zrobionego Gallardo i w Gallardo mam zdublowane nagrody, tak? Czyli nie dość, że mam ten mnożnik z tego eventu tygodniowego, tego obchodzenia urodzin The Crew 2, to jeszcze dodatkowo ten samochód ma zdublowane części dodatkowo, nie? I teraz jak otwieram sobie tę nagrodę, to wyskakuje mi tyle części. To jest z fioletowego. Mamy 3 złote, 3 fioletowe, jedną zieloną i jedną niebieską. I teraz jeszcze jedną rzecz mam zrobioną. Jeśli wejdziemy sobie w ikony, w punkty ikony, tutaj mam poszukiwacza złota wymaksowanego. W sumie, skoro mamy podwójną jakość, może ja bym spróbował z farciarzem? Może więcej by było złotych dzięki temu? Na przykład same złote z fioletowej skrzyni? Byłoby super, nie? Weźmy sobie tego farciarza, wymaksujmy.
przetestujmy, zobaczymy. Mamy o ile? O 52% zwiększoną jakość łupów, bo więcej tych skrzynek już wyskoczyć nam nie może niż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nie? To jest chyba maks, ja nie wiem, czy może być więcej. Nie widziałem, żeby było więcej, tak? Już mam tutaj naprawdę bardzo dużo części tych pozbieranych i próbuję tutaj wymaksować sobie nitro. Może uda mi się z wami na odcinku to zrobić. Weźmiemy sobie tą Agustę, nowy motocykl. Nie mogę dropnąć tych kurde części na nitro tutaj. Już prawie wszystkie samochody zrobiłem sobie tak jak trzeba. Ten udało mi się zrobić po części. Te części, tak? Tutaj mam na przykład motocykl zrobiony na punkty, tak żeby tam podwójną ileś punktów zdobywać przy robieniu tam rzeczy. No, nie będę wam mówił chyba o szczegółach. Chyba wiecie, o co chodzi, no. Po prostu te afiksy sobie tutaj robię i potrzebuje odpowiednich części, więc to jest dobry moment, jeśli macie na przykład słabe pojazdy, nie macie części do tych pojazdów, a nie chce wam się jeździć wyścigów, wbijcie sobie teraz do The Crew, bo możecie w bardzo szybki sposób, bardzo łatwo te części poznajdywać. I teraz, w poprzednim odcinku mówiłem wam, że mam takie stałe kilka miejsc, gdzie szukam sobie tych części, prawda? Gdzie zawsze sobie wbiję i przeważnie będą, nie? Te rzeczy. No to mam te moje cztery miejsca chyba obecnie. I na przykład to jest tutaj. I do tej pory sobie tutaj szukam. Na przykład teraz nie ma tutaj, nie? Aha, jeszcze jedna rzecz. Jak zebraliśmy jedną taką skrzynię, to musimy chwilę polatać samolotem albo pojeździć samochodem, który ma zrobione te części. Pyk. Żeby nam się jakby odnowiły w tamtym miejscu, nie? I jakby to jest całkowicie losowo, kiedy to się pojawi, nie? To jest taka losowość tutaj, ale zawsze są w tych samych miejscach te części. I na przykład, tak jak podczas jednej sesji grania zbiorę sobie te nagrody live z jednego miejsca, to później one, o, na przykład tutaj mi się coś pojawiło teraz, nie? To później one się mogą nie pojawić, tak? Czasami się pojawiają, czasami nie, no to jest losowe, no nie ma się tutaj rozdrabniać na ten temat. No ale tak naprawdę teraz tak bardzo są zdublowane te części, że nawet nie trzeba odwiedzać tych samych miejsc bez przerwy albo przelogowywać się czy nie przelogowywać. Wystarczy po prostu wziąć pojazd, który ma zwiększone pole wyszukiwania tych części, jak ja mam tutaj zwiększone afiksy pod czujnik właśnie tych nagród live, tak jak wejdziemy sobie tutaj, to widzicie, że czujnik mam zwiększony do 45%, dzięki czemu o 45% dalej ten mój samolot jakby widzi te nagrody live, więc tak naprawdę teraz jak mam to wymaksowane, to mogę sobie po prostu lecieć do przodu i zawsze się coś trafi, tak? Gdzieś sobie pojadę, jak na przykład w danej strefie, czy tam biomie, czy w stanie, znalazłem sobie już, znaczy jakby coś tu blisko jest, znalazłem sobie już daną część, nie? No to sobie idę do następnego etapu. Tu akurat mam do motorówki, pojazdem naziemnym tutaj tego nie odbiorę niestety, bo jest woda, się utopię, ale do motorówek też potrzebuję części. No i teraz zwiększyłem sobie farciarza i z fioletowej mamy 3, 2 złote, nie? Więc chyba bardziej opłaca się zwiększyć po prostu ilość części, które nam wypadają, ilość tych skrzyń z łupów, nie? Poszukiwacz złota, zobaczcie, bardziej się opłaca. Tych motorówek jeszcze nie mam wymaksowanych, ale weźmiemy sobie, zrobimy pyk. Ostatnio sobie właśnie te samochody dragowe robiłem, żeby mieć wymaksowane, bo tam potrzebowałem podwójnego nitra i tak dalej, nie? No więc tak jak pokazywałem wam ostatnio, mam te swoje stałe miejsca, ale obecnie tak często występują te nagrody live, że wcale nie musimy się po prostu przenosić w te miejsca, gdzie mamy te swoje zapamiętane części, nie? Ja to tak zawsze do tej pory robiłem, że wbijałem sobie do gry, odwiedzałem te swoje miejsca i potem sobie robiłem jakieś tam wyścigi, czy tam, nie wiem, lubię jeździć online, ścigać się z innymi graczami, więc zobaczcie, teraz przeleciałem sobie kawałek i mam już od razu kolejną nagrodę live do wyszukiwania. Naprawdę nie trzeba jakby kombinować, wystarczy po prostu wymaksować sobie czujnik, żeby, wiecie, odnajdywać szybciej części, te nagrody live i
Dzięki temu możemy bardzo, bardzo szybko zdobywać nagrodę. Zobaczcie, no ile przeleciałem. Kilka minut, nie? I teraz mamy, zobaczcie, z niebieskiej skrzyni wyskoczyło mi... wyskoczyły mi dwie, ale wyskoczyło też masę innych części. Dobra, weźmy to, podnieśmy. Wszystko mi się nie powinno podnieść, bo... zbieram konkretne części, które trudno kuźwa wydropić. Chodzi mi o... o co? To jest skrzynia biegów. Skrzynia biegów i opony. Właśnie skrzynia biegów złota mi wyleciała, ale niestety nie jest to to, czego potrzebuję. No i tak to szukanie teraz wygląda. Jeszcze mam tu opony. I opony potrzebuję pod nitro, nie? Bo sobie robię właśnie pod nitro, żeby mieć street race w nitro. No i to tak, także polecam wam sobie teraz wbić. Zobaczmy sobie ten nowy motocykl. To jest... o, gdzie on jest? To jest chyba to, nie? Hops. Trochę sobie tutaj stuningowałem, dałem sobie taki neon kolektor, jego zdobywa się, jeśli mamy tutaj w zainteresowaniach. O, ja sobie tutaj zdobyłem już 467 gwiazdek i dostałem podświetlenie rzadkie. Następna rzecz, następna nagroda, jaką tu dostanę, będzie Plymouth Road Runner. No, powiem wam, że ciężko to jest wbić, trzeba naprawdę przy tym przysiąść, nie? Bardziej zależy mi na tym hamerze HX Concept. Jeszcze ani razu w grze tam online nie widziałem, żeby jakiś gracz miał ten samochód, więc wydaje mi się, że jest to dosyć trudne, aby go zdobyć. No dobra, to mamy i zobaczmy ten motocykl. Ale dziwnie brzmi. Usunąłem w nim lusterka, w nim normalnie są lustereczka. Powiem wam, że niezbyt dobrze skręca. No i tak on sobie wygląda, nawet nim jeszcze nie jechałem. Tam chyba było pokazane, ile kilometrów nim się przejechało. Nie wiem, czy tutaj było tak w Dekru 2, że było pokazane, ile kilometrów przejechaliśmy danym pojazdem, czy przepłynęliśmy, czy przelecieliśmy. Dobra, i teraz sobie polatałem chwilę samolotem w tej okolicy. Widzieliście, że o, nawet byłem w tym miejscu, więc nie powinienem się wracać. Ale przed chwilą pod drzewem nie było żadnej części, żadnej nagrody live. Zobaczymy teraz. O, i teraz się pojawiła niebieska. Możemy zebrać. Niebieska nagroda live, także widzicie, naprawdę bardzo często pojawiają się te i odnawiają nagrody live. Przed chwilą no nie było tego, tak, w tym miejscu. Dodatkowo ogarnąłem tego buga, o którym wam mówiłem ostatnio, że jeśli... czasami zdarza się tak, że pojawiają nam się podwójne nagrody live, nie, w danym miejscu. I zdarza się to, gliczuje się to wtedy, kiedy na przykład, tak jak ja przed chwilą, przybliżymy sobie z mapy dane miejsce z nagrodą i potem szybko przeniesiemy się w to miejsce. Czasami uda się to zgliczować, nie? I wtedy mamy podwójne nagrody live. Myślę, że to dlatego. Mam nadzieję. Tak, teraz sobie chwilę poleciałem samolotem, sprawdzam moje następne miejsce. To jest tutaj na placu zabaw. Możemy się tu szybko przenieść, chyba że nie będzie nic. No, teraz nie ma. Teraz nie ma, zapamiętajcie, że teraz nie ma. Zaraz może się pojawić. I jeszcze jedno mamy tutaj przy molo. Molo, 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 molo. I molo jest puste. Dobra, no to wracamy do samolotu. Wcale, tak jak mówiłem, nie musimy w te miejsca sobie przechodzić, takie moje znane. Wystarczy, że przelecimy się teraz kawałek z samolotem lub przejedziemy samochodem, który ma, wiecie, wymaksowane te rzeczy do odnawiania nagród live i naprawdę bardzo szybko możemy sobie te części zdobywać. I teraz na multiplayerze, jak gramy na PvP, to te samochody tutaj, one wszystkie są jednakowe. Tam nie działają afiksy, tam nie mamy wzmocnionego nitra. Tam wszyscy gracze mają porówno jakby możliwości, liczą się umiejętności jazdy, głównie znajomość toru i tak dalej, nie? Natomiast to się przydaje właśnie na submitach, kiedy potrzebujemy mieć podwójne nitro, kiedy potrzebujemy zdobywać podwójną ilość punktów z jakichś tam wyzwań, kiedy potrzebujemy mieć po prostu dobre pojazdy wymaksowane i najlepsze jak to możliwe, bo tam ważne jest to, żebyśmy byli w tych 3000 graczy, którzy
zdobywają tą najlepszą nagrodę platynową. I ostatnio miałem taką niezbyt ciekawą przygodę, bo Summit zawsze kończy się w środę, nie? I teraz była do wygrania taka specjalna wersja Pagani Wiry. I w niedzielę wbiłem sobie rangę na poziomie 1200, a nie spojrzałem we wtorek co i jak, i okazało się, że ktoś mnie pobił, że nie byłem w tej randze odpowiedni, żeby zdobyć Pagani, i przez to nie mam samochodu, o który walczyłem bardzo długo, gdzie, wiecie, farmiłem części, żeby zdobyć odpowiednią rangę i tak dalej. No, wkurzyłem się nieprawdopodobnie, no bo człowiek siedzi przy tym, chce, żeby, wiesz, zdobyć ten unikalny samochód. To naprawdę trudno jest zdobyć te samochody, to nie jest tak jak w Fordzie, że tam Will Spina wylosujesz i masz samochód, nie? Albo dwa samochody czasami. Tutaj naprawdę ciężko jest zdobyć nieraz jakąś furę i trzeba się postarać, żeby to zrobić, tak? Z drugiej strony często jest też tak, że samochody, które nie kosztują za dużo, okazuje się, że są najlepsze, nie? Weźmy na przykład Lamborghini Gallardo Superlagera do Street Race'u, który jest to po prostu jeden z najlepszych samochodów, obok chyba Lamborghini Diablo, ale Diablo jest, wydaje mi się, trochę gorsze od Superlagera. Lagera jakoś tak lepiej trzyma się drogi, lepiej pokonuje te wszystkie zakręty, jakoś tak lepiej przyspiesza i tak dalej. I patrzcie, jesteśmy sobie, no kawałek przeleciliśmy, to jest niesamowite, bo osoby, które grają w te crew regularnie, na pewno wyczują coś takiego, że wiesz, się godzinami, albo całymi dniami, albo tygodniami farmi te części, żeby znaleźć odpowiednią kombinację, tak? I teraz nagle możesz sobie normalnie po prostu lecieć przez świat i te części bardzo szybko zdobywać. Zobacz, teraz mamy złotą skrzynię. I nie wiem, czy mi się wydropi to, czego szukam. Proszę bardzo, ze złotej skrzyni mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, czekaj, dobrze liczę? Wow, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć złotych skrzyni. Bardzo dużo. Te pozostałe złote mi się nie podnoszą, bo ja już, o, właśnie, potrzebuję skrzyni biegów. Trzy skrzynie biegów wylosowano, no teraz to już chyba musi być. Trzy złote skrzynie biegów, jest, jedna mamy pod nitro. Kurde, to jeszcze tylko opony. Muszę zdobyć pod nitro i będzie super. Jeszcze tak ze dwie takie złote skrzyni i będzie zajebiście. Tutaj zobaczcie, ile tych części mamy. No bardzo dużo, nie? I dzięki temu też można dużo tych takich punktów, nie wiem, jak to się nazywa, to jest tutaj, co mi się teraz nabija, nie? Później te punkty wykorzystujemy, jak chcemy sobie ulepszyć afiksy. Na przykład wchodzimy sobie tutaj i chcemy ulepszyć jeszcze bardziej nitro, nie? No to musimy, wiecie, wydać te punkty. O, mamy na przykład dopalony. Możemy sobie dopalonego jeszcze ulepszyć dodatkowo. Czyli będziemy mieli przyspieszone odnawianie nitra. To jest bardzo potrzebne, żeby te afiksy też porobić. Bo później finalnie po prostu jesteśmy lepsi, nie? O, mamy czysty, elegancko. To jest najlepsza kombinacja. Dopalony oraz czysty. Proszę bardzo, mamy już tutaj w tej części wymaksowane to, co chciałem, nie? Czyli po prostu będziemy lepsi w momencie, kiedy będzie trzeba, wiecie, używać dużo nitra. No, jak masz dobre nitro, długie nitro, to po prostu w tej grze osiągasz lepsze wyniki, nie? Tutaj patrzcie, mam strasznie dużo tych części, nawet złotych, nie? Ja je sobie kasuję, bo nie są mi aż tak potrzebne. No po co mi aż tyle tego, tak? I te takie szare punkty do afiksów, one są potrzebne, bo naprawdę później tego brakuje, jak już dużo razy losujesz sobie odpowiednie rzeczy, nie? No dobra, i teraz mamy tutaj afiks do kolekcjonera, możemy sobie zmienić na jakiś tam z nitrem. O, i mamy znowu czystego, doskonale. Sobie zmieniamy na driftowy. Pyk. Możemy sobie, chociaż tym samochodem akurat się dużo nie driftuje, ale możemy sobie poszukać jakichś tam innych afiksów. Mamy powietrznego. Możemy sobie dać powietrznego, to się bardziej chyba przyda. Chociaż street race, nie no, trochę się tam skacze. Zwłaszcza jak jeździmy w San Francisco czy gdzieś.
W trakcie hamowania chyba bardziej się przyda. Właśnie nie wiem co. Dobra, wezmę to. O, tu akurat mamy wymaksowane. I jeszcze czystego. To zajebiście, że tak się udało wylosować. Chyba wy mi przynosicie takie szczęście, bo naprawdę wczoraj praktycznie całą sesję, jak grałem, to było chyba ze 2 albo 1,5 godziny. Grałem w Dekru 2 i szukałem tych części i teraz udało mi się z wami wylosować odpowiednią. Także naprawdę, nie wiem, mam wam podziękować czy coś? Kurde. Pyk. No dobra. To sobie zrobiliśmy, no i potrzebujemy jeszcze wydropić opony, już będę miał nitro podwójne do street race, to jest bardzo fajna sprawa, dobra. Lecimy sobie dalej. Ważne jest to, że jak sobie lecimy gdzieś, to żeby nie lecieć w to samo miejsce, nie? Czyli ja mam tutaj wyznaczony ten taki mój szlak, gdzie leciałem takim dziwnym slalomem. Teraz na przykład wzdłuż wybrzeża będę sobie leciał i mój samolot powinien swoim zasięgiem skanowania tych nagród live objąć cały ten obszar tutaj, nie? Przy samym wybrzeżu. Tak jak sobie lecę, zobaczcie. Nie wiem, jaki dokładnie zasięg tego jest, no bo nie ma tego, tak wiecie, nie? No ale jak leciałem sobie, zobaczcie, w tym miejscu, byłem w tym miejscu, to nagrodę live zaczęło mi już pokazywać, która była tu, nie? Więc można powiedzieć, że gdzieś taki okrąg wyszukiwań, poszukiwań mam jakby z tego samolotu, nie? Więc jest to dość sporo, podejrzewam, że jest to gdzieś w okolicy 10 km skanowania, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo szybko. O, zobaczcie, już znowu mamy kolejną część. Niesamowite, to jest dla osób, które grają w Dekru 2 regularnie, to jest takie what the fuck, nie? Prawda, polecam wam teraz grać, bo dużo można właśnie dzięki temu zyskać i wiecie co, lepiej się gra dzięki temu, tak? Jak mamy to wszystko wymaksowane, te części, jest nam łatwiej zdobywać inne unikalne rzeczy i współzawodniczyć z ludźmi. Ja tam mam taką grupkę na Discordzie, gdzie sobie zawsze rywalizujemy o jakieś tam czasy na różnych trasach, więc jest naprawdę ciekawy i przyjemnie się w to gra. I teraz tak jak oglądacie ten odcinek, to myślicie, Luce, gdzie ty masz cienie w ogóle, co ty zrobiłeś, czemu tak gra źle u ciebie wygląda? Wiecie co, bez cieni jeździ mi się lepiej, nie wiem czemu. Po prostu. Dobra, jedna część mi się zebrała. Potrzebuję opon teraz złotych, więc reszty nawet nie zbieram. Później się to usunie z szafy. Pyk. I znowu wracamy sobie tak w kierunku wybrzeża. To nie musi być akurat wybrzeże, jak tutaj już sobie przeszukam trochę tą okolicę, to sobie wybiorę jakieś inne miejsce, żeby sobie szukać części i tam będę sobie po prostu szukał. No to mam jakieś takie dziwne pole w kształcie, nie wiem, jakie są te takie tablice do rzutek. Ciekawe miejsce. Dużo jest właśnie w Dekru takich ciekawych miejsc, aczkolwiek wolałbym, żeby ten świat może był bardziej szczegółowy. I tak nieraz jesteśmy w jakimś takim miejscu, gdzie brakuje tekstur albo świat jest taki, ja wiem. O, tu nie można przelecieć. Świat jest taki niedokończony, jakby niedokładny, nieprecyzyjny. No dobra, tutaj już chyba wyczerpaliśmy na razie limit. Pewnie jakbym gdzieś się tam dalej przeleciał, to by było, nie? Tam więcej tych rzeczy do znalezienia. Ale właśnie, zaletą samolotu jest to, że jak przed chwilą znaleźliśmy sobie część po prostu w lesie, nie? Bez problemu. Tu mamy skok woda, pyk. Znaleźliśmy sobie część totalnie w lesie, a wcześniej miałem po prostu samochód do wyszukiwania tych nagród live, no i z nim był taki problem, że musiałem jeździć drogami, bo był to samochód zwłaszcza torowy. A samolotem to zobaczcie, lecimy sobie te 400 km na godzinie w linii prostej, niezależnie od terenu i bardzo szybko skanujemy sobie teren w poszukiwaniu nagród live, co myślę, że jest najbardziej efektywnym sposobem poszukiwania części nagród live i najszybciej to dzięki temu możemy robić. Zwłaszcza teraz, tak, gdzie mamy to wszystko, wiecie, zboostowane, nie? Pyk. O, tutaj coś długo, długo lecimy i nic nie ma. W promieniu, umówmy się, no 10 km to może nie jest, to nie jest 10 km. 10 km to takiego może realnej odległości, tak?
tutaj w grze to, nie wiem, może z 2 km, coś takiego, nie? Ale myślę, że te 45% zwiększonego zasięgu tego wyszukiwania nagród live. Dziwne to jest, nie? Tak, trzeba to wszystko dziwnie nazywać, nagrody live, części. Czy mówię, o co chodzi? Pewnie ktoś, kto ogląda ten odcinek, a nie gra w The Crew, nie wie, o co chodzi w ogóle. O co chodzi, chłopie? Co ty gadasz? Dobra, mamy następną nagrodę. Zobaczymy, co wylosujemy tym razem. Czy będzie złota? Ja tu kiedyś chyba zbierałem. O, jest złota, super. No tak jak mówiłem, jest bardzo dużo tych złotych. Przeważnie to się losują niebieskie i zielone, a teraz same złote i fioletowe. Zajebiście. Pyk, pyk, pyk. Jeśli byśmy chcieli na przykład sobie do motorówki, bez problemu możemy sobie motorówką to zebrać, nie? Nie ma problemu. I pyk. Nagroda live i teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nagród złotych. Okej, okay. I mamy opony, okej, okay, super. Są opony i są opony tylko jedne chyba, nie? Skrzynia biegów i to, okej. Okay. Zobaczmy sobie, co nam się w oponach wylosowało. Mam nadzieję, że nitro. Nie. Niestety nie, czekaj, bo muszę tam części pokasować, bo mi się zaraz nie będzie tu mieścić. Niestety nie, nitro, jeszcze tylko nitro, znaczy jeszcze tylko opony mi brakuje, żeby wylosować. I będę miał już wymaksowane podwójne nitro w tym samochodzie. Bardzo fajnie mi się w ogóle jeździ tym Diablosem. Fajna fura, powiem wam. Pyk. I teraz tak widzieliście, że niektóre części zbieram, innych nie zbieram. Tak jak właśnie mam części, które nie są... których nie chcę mieć w garażu czy tam w tym, to sobie idę potem do tej poczty, skrzynki pocztowej. I w ten sposób mogę bardzo szybko sobie skasować rzeczy, których nie chcę, nie? Tu mam na przykład jakieś dragowe części. Tutaj już mi brakuje miejsca na zasoby. Nie wiem, czy to kasować. Na razie sobie zostawię te złote. Pyk. Pyk. To możemy sobie... Szkoda, że w ogóle tak ograniczone są te... jakby szafki, gdzie możemy te części... przechowywać, nie? No jednak nie ma tego za dużo. No tu mamy opony. Proszę bardzo, opony nam się przydadzą. Złote do Street Race. Nie wiem, czy będzie to akurat to, czego potrzebuję, ale... już nie mamy miejsca na wydech. Zobaczcie, ile wydechów, zawieszeń. Często właśnie zawieszenia, wydechy. I... co tam jeszcze? Tak, i hamulce chyba w Street Race się losują. A z kolei w... Jak próbujemy coś wylosować w Hyper serii, to ciężko jest wylosować właśnie... co tam ciężko? Chyba wydech jest tam ciężko wylosować w serii Hyper. No dobra, bo teraz odebrałem sobie opony. Odebrałem sobie opony i chcę zamontować opony. Nie wiem, czy to będą te. Zobaczymy. Bo bym chciał nitro w końcu mieć zrobione... Nie, to są do poszukiwania części. Części. No jest zabawy, jest. Tutaj sobie inne samochody i pojazdy robię przy okazji pod jakieś tam konkretne rzeczy. Tutaj mam, tak sobie robię motocykl pod wyszukiwania nagród live i tam mnożenie ich. Tutaj jeszcze mam na przykład Audi R8 pod robienie różnych wyzwań. O, tutaj już będę miał sobie, jeszcze jedna część mi brakuje, hamulcy mi brakuje pod to. I tutaj mam na przykład Alfę. Do Alfy możemy włożyć sobie, bo tutaj części będziemy szukać Alfą, niby, nie? To możemy sobie zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie mam, ale nie. Tutaj mam pełny magazyn właśnie z wydechami. No kurde, jest zabawy, jest strasznie dużo zabawy tutaj w The Crew. Pyk. Ponoć ma być bardzo fajny nowy update do gry. Ja dostanę jakiś wczesny dostęp do tego niedługo. Będzie na początku lipca. Myślałem, że teraz jak będą te urodziny, to już będzie tak, wiecie, koniec, że nic się ciekawego nie wydarzy. A to się okazuje, że będzie jak masa nowych rzeczy. Będzie tak dużo nowych rzeczy w The Crew 2, że aż dostanę wczesny dostęp do tej gry. Co mnie dziwi, że tam będzie coś nowego, a że aż zrobili jakieś zaproszenie dla youtuberów. Zobaczymy, co to będzie. No jestem ciekawy. Dobra, i co? Lecimy sobie dalej samolotem. Jest odcinek o szukaniu części.
Więc szukamy części. Będzie odcinek o jeżdżeniu wyścigów. Będziemy jeździć wyścigi. No teraz szukamy części. Fajnie to się robi też z ekipą, bo na przykład robiłem sobie tak ostatnio z ziomeczkiem, że on leciał sobie w jedną stronę, ja leciałem sobie w drugą. Jak on znalazł gdzieś nagrodę live, to się od razu do niego teleportowałem i sobie tą nagrodę odbierałem. Możecie tak robić w czwórkę albo w dwójkę, jest trochę szybciej z tym szukaniem części live, zwłaszcza teraz jak macie zwiększoną częstotliwość, zwiększoną jakość tych łupów, bo praktycznie zawsze w tym samym miejscu wam się pojawią części, czyli jeśli inna osoba w jakimś miejscu jest przy tej części i powie ci, wpadaj do mnie, bo u mnie jest część, to praktycznie zawsze będziesz się miał tam, gdzie ta osoba, nie? Zwłaszcza teraz. I w sumie chyba tylko teraz, bo normalnie to tak nie działa. Gdzie ta nagroda jest? Gdzieś na pustkowiu chyba. O kurde. Gdzie to jest? O, gdzieś tu. Dobra, jest fioletowa. Także widzicie, samolotem bardzo szybko, nie? Trzeba samochodem, kurde, wylądować w to miejsce. I zauważyłem, że te samochody Street Race bardzo szybko jeżdżą po bezdrożach. Na przykład ostatnio zbierałem części do Dragstera, to żeby podjechać do tej nagrody live, to musiałem samolotem to robić, bo inaczej było ciężko po prostu. Okej, co nam się wylosowało? Oby opony. Złote. Jest. Dwie złote opony, no to już musi być to, słuchajcie. Jest! Dwa nitra mi się wylosowały, ale super! I teraz mamy podwójny nitro, pierwszy raz w Street Race, ale mi szczęście przynieśliście. Jeśli dotrwaliście do tej pory odcinka, to napiszcie w komentarzu, dotarłem. Będę wiedział, o co chodzi, będę wiedział, gdzie zostawić serducho. Ale tak, mam teraz podwójne nitro w tym autku, czyli podwójna długość tego nitra. No i teraz zostało mi jeszcze tylko ulepszyć sobie do tego samochodu afiksy, a później mogę brać się za submit. Nie wiem, czy w ogóle będziemy się tu ścigać jakimś samochodem Street Race, ale często na submicie są wyścigi Street Race, więc warto. Tym razem mamy Street Race. O, jest akurat Diablo, kurde. Więc co, jaki miałem tam czas? No zaraz zobaczymy, czy uda mi się pobić mój czas. Nawet nie spojrzałem, ale akurat jest Diablo. Jeszcze muszę sobie pod Rally Ride zrobić czasówkę. Nawet nie mam afiksów wymaksowanych w sumie. Czekaj, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Bo ja mam teraz zrobiony ten mój jakby poziom pod szukanie części, nie? Te moje punkty i ikony tak mam rozcegowane. Teraz muszę sobie wymaksować pod nitro. Pyk, 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 pyk. O, i wszystko będę miał teraz pod nitro. I jeszcze sobie dam popularnego pyk na pozostałe rzeczy. I teraz dopiero mogę brać udział w tym wyścigu, żeby spróbować pobić mój czas, który wynosi... Zobaczcie, jak nisko jestem w rankingu, mam 3.05. I teraz jak mam podwójne nitro, zobaczymy, czy uda mi się poprawić mój czas. Jak tu się jechało? Dobra, to już chyba końcówka. Ostatnia prosta. Dawaj, 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 dawaj! No, poprawiłem chyba swój czas o 5 sekund. Popełniłem parę błędów, więc teoretycznie myślę, że mógłbym jeszcze tutaj poprawić sporo. Pojechać lepiej. Jeszcze mogę sobie wymaksować afiksy, nie? Wiecie, zwiększyć moc nitra i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w rankingu jeszcze nie jestem pierwszy. Tu mi parę sekund brakuje. Widzicie, tutaj walka toczy się o sekundy, o setne sekundy. I to jest właśnie ekscytujące, nie? Że zawsze możesz coś kurde poprawić. Ale tak naprawdę myślę, że nawet można by było taki czas osiągnąć, nie mając tego podwójnego nitra. Mimo wszystko z tym podwójnym nitrem jest po prostu łatwiej, nie? Fajne w The Crew jest też to, że możemy sobie te części przenosić z jednego do drugiego samochodu. W tym momencie w submicie można wygrać Dodge'a Vipera,
który nie jest jakoś tam specjalnie wyjątkowy. Nie jest to unikalny jakiś samochód, więc totalnie mi na nim nie zależy. Bardziej tak naprawdę zależy mi na tym podświetleniu, które jest do wygrania za platynę, tak? No mówię, było takie fajne Pagani, mogę wam nawet pokazać, pewnie będzie w salonie do zobaczenia, było takie Pagani do wygrania. No nie jest nawet jakieś tam wyjątkowe, ja podejrzewam, że niczym specjalnym się nie różni od pozostałych Pagani, ale jest. No i ono jest jakieś tam poszerzone, można do niego poszerzenie kupić sobie, inne takie bajerki, ale podejrzewam, że od zwykłego Pagani no niczym specjalnym się nie różni. Ta sama moc, jedynie tylko właśnie taki unikalny wygląd z czerwonymi elementami. Kurde, rozgadałem się na temat The Crew, powiem wam, że strasznie wciągnięty jestem w tę grę, fajnie się w nią gra i będzie dużo nowych rzeczy, które w niej się pojawią w niedługim czasie, więc myślę, że fajnie będzie w nią sobie tak trochę dłużej pograć, nie? Jeśli bardzo wam się jakby nie podoba ta gra bez cieni, które mam wyłączone, to napiszcie w komentarzu na następny odcinek, je po prostu włączę, bo tam dużo osób na live wiem, że mówiło o tych cieniach, że Ludek, jak ta gra źle wygląda, jak jakaś gra na telefon. Pograjcie sobie, bo teraz naprawdę warto, nie? Cały czas tą grę rozwijają, więc jest ciekawy i sporo osób w nią gra. Trzymajcie się, na razie, hejka.